Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych, witam oczywiście na wstępie naszych szanownych gości, których już za chwileczkę przedstawimy i witamy przedstawicieli mediów na konferencji prasowej przed turniejem Silesia Cup o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego. Oczywiście impreza współorganizowana jest przez Stadion Śląski, projekt dofinansowany z budżetu samorządu województwa śląskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj razem z nami wicemarszałek województwa śląskiego pan Wojciech Kałuża, dyrektor generalny Stadionu Śląskiego pan Bartłomiej Kowalski oraz prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej pan Henryk Kula. Szanowni Państwo, dzieci marzą, dzieci kochają marzyć, dzieci chcą być w przyszłości policjantem, lekarzem, ale gro z nich chce zostać piłkarzami. Bądź piłkarkami oczywiście, a jeżeli być piłkarzem, no to marzenie może być tylko jedno, zagrać na Stadionie Śląskim. Tych trzech dżentelmenów taką możliwość naszym śląskim dzieciom daje. Drodzy Państwo, o zabranie głosu poproszę wicemarszałka województwa śląskiego, pana Wojciecha Kałużę. Panie prezesie, panie dyrektorze, szanowni Państwo, pozwólcie, że w pierwszej kolejności przekażę pozdrowienia i ukłony od pana marszałka Chełstowskiego, który wprawdzie jest w Brukseli i twardo negocjuje nasze środki unijne, ale serdecznie łączy się z nami i serdecznie pozdrawia, bo to w końcu, szanowni państwo, Puchar Marszałka. Stadion Śląski to, szanowni państwo, wyjątkowe miejsce na mapie Polski. To miejsce, gdzie gościmy duże wydarzenia sportowe. Gościmy kadrę Polski w piłce nożnej, gościmy Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Europy i wiele, wiele wydarzeń sportowych, których mieliśmy już okazję uczestniczyć i być naocznymi świadkami. A to też miejsce, gdzie kształcimy młode kadry, gdzie pozwalamy młodym adeptom sztuki piłkarskiej wejść na murawę Stadionu Śląskiego, poczuć klimat najpiękniejszego stadionu, najlepiej zlokalizowanego w Polsce. Cieszymy się z tego powodu niezmiernie, że znowu będziemy mogli tych młodych ludzi, młodych adeptów piłki nożnej gościć na Stadionie Śląskim. To się wszystko dzieje oczywiście dzięki Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który od lat jest naszym dobrym partnerem. To partnerstwo rozwijamy i też niezwykle, panie prezesie, z tego partnerstwa się cieszymy. Oczywiście Puchar Marszałka Silesia Cup, ten finał, w którym tak naprawdę, bo musicie Państwo wiedzieć, że w Śląskim Związku Piłki Nożnej trenuje około 10 tysięcy dzieci, więc to jest spora grupa. Będziemy tutaj gościć około 80 drużyn w finale i cieszymy się niezmiernie, że wspólnie ze Stadionem Śląskim też będziemy mogli być gospodarzem tego wydarzenia. Życzymy wszystkim młodym adeptom oczywiście tego, aby później w przyszłości mogli wystąpić w koszulkach biało-czerwonych, zarówno w drużynach żeńskich, jak i męskich. I tego z całego serca w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego, radnych, życzymy tym młodym ludziom, którzy za niedługo zmierzą się tutaj i pokażą swoje umiejętności piłkarskie na Stadionie Śląskim. Dziękuję bardzo. Panie wicemarszałku, serdecznie dziękujemy za wypowiedź, o zabranie głosu. Prosimy dyrektora generalnego Stadionu Śląskiego, pana Bartłomieja Kowalskiego. Szanowny panie marszałku, szanowny panie prezesie, tak jak tutaj już zostało dobrze powiedziane przez pana marszałka, cieszymy się, że jako Stadion Śląski po raz kolejny możemy być partnerem tego wydarzenia. Najmłodsze dzieciaki będą rywalizować o Puchar Marszałka i cieszymy się, że tak wielkie grono tych dzieciaków zostało zaangażowanych do tego, aby znaleźć się tutaj w finale na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wiemy, że ten obiekt wzbudza wiele emocji. Zresztą ostatnia Liga Mistrzów pokazała, jak wiele osób chciało w ogóle tą Ligę Mistrzów oglądać, jak ta piłka jest popularna, jak ma się dobrze i my chcemy tutaj dokładać wszelkich starań do tego, aby też może i nasze kluby w przyszłości śląskie rywalizowały o te szczytne, najważniejsze cele, jakie mogą być do zdobycia i wierzę w to głęboko, że takie inicjatywy jak ta i inne, które wspólnie organizujemy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, będą właśnie zmierzać do takiego celu, że ta młodzież będzie się rozwijać i ta młodzież będzie miała ten bodziec ku temu, aby podnosić swój poziom sportowy, a w przyszłości reprezentować czy kluby, czy reprezentację Polski. Więc myślę, że te
wydarzenie, które przed nami szykuje dużą uwagę i mam nadzieję, że to nie ostatnia taka inicjatywa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. O zabranie głosu prosimy prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, pana Henryka Tule. Panie dyrektorze, ja bardzo serdecznie dziękuję za tą wspaniałą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Jest to już trzecia edycja turnieju tak zwanego Silesia Cup, nazywaliśmy go, o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Ustowskiego. Tak samo współpraca z Tadeusz Zatomowskim. Serdecznie tu przy was dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. W tym turnieju, wierzcie mi, to jest największy turniej na Śląsku. Bierze udział ponad 1020 zespołów, to są zespoły U9, U10, U11. Z tych zespołów 216 bierze udział w preliminacjach, 12 podokręgach i po 24, czyli 72 zespoły kopieńcze tutaj przyjadą na Śląsk, żeby zagrać na magicznym stadionie śląskim. Jest to nowa edycja. W tym roku nie będzie zwycięzców. W związku z podjęciem uchwały przez Polski Związek Piłki Nożnej, że do 11 roku życia gramy bez wyników, też gramy w wyniku. Tu będziemy grali tak zwanego króla boiska, czyli gramy na 12 boiskach, przechodzą drużyny, zwycięska drużyna przez jedno boisko na drugie i na końcu to zostanie boisko numer 1, otrzyma Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Jestem przekonany, świetna zabawa, coś nowego, gramy na 4 bramki, dużo bramek, dużo radości, dużo uśmiechu. Pod dzieci się śmieją, to człowiekowi się chce żyć, bo warto dla nich robić. A ja powtarzam, szkolenie dzieci młodzieży fundamentem przyszłości tej śląskiej piłki. Jest bardzo dobrze, jak wiemy, wczoraj Ruch awansował do pierwszej ligi, czyli mamy znowu, powiedzieć, na szczeblu centralnym, dobrze, 6 zespołów, czy jest na klasie, tylko tak dalej trzymać, jak będziesz szkolić dzieci, będą takie turnieje jak ten, panie marszałku, na pewno ta śląska piłka nigdy zginie i dalej będzie najlepsza w Polsce. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie prezesie, za wypowiedź. Panowie, dziękujemy wam za te kilka zdań wstępu. Teraz oczywiście jest przewidziana chwila dla reporterów. Jeżeli, drodzy reporterzy, chcecie oczywiście jakieś indywidualne wypowiedzi, to bardzo prosimy, abyście skierowali już bezpośrednio tutaj do osób zainteresowanych. Raz jeszcze przypomnę, razem z nami wicemarszałek województwa śląskiego pan Wojciech Kałuża, dyrektor generalny Stadionu Śląskiego pan Bartłomiej Kowalski i prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej pan Henryk Kula. To oczywiście jeszcze nie koniec naszej konferencji jako takiej, bo zakończeniem będzie losowanie grup, ale o tym już za chwilkę. Drodzy reporterzy, zapraszamy do zadawania pytań. Szanowni Państwo, przed nami drugi z aspektów naszej dzisiejszej konferencji prasowej. Losowanie grup i terminarza gier. Między innymi drużyny oczywiście w kategorii U11. Losowanie przeprowadzi pan Lesław Mazur, kierownik referatu rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a pomagać będzie wspaniały wicemarszałek województwa śląskiego pan Wojciech Kałuża. Dziękujemy ślicznie. Poproszę o kilka słów wstępu pana Lesława przed tym losowaniem. Witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za głos. Tak, chłopcy z kategorii 11 rozpoczną zmagania 10 czerwca, będzie to piątek. Wezmą udział w nim 24 zespoły, po dwa z każdego podokręgu. Drużyny te będą rozgrywały 12 w sumie meczów. Każdy mecz będzie trwał 10 minut i będzie to następująco. Będziemy mieli 12 boisk, tak? My tutaj marszałek wylosuje drużyny. Najpierw będziemy losowali na boisko drużyny, które zagrają na boisku numer 1, potem 12, 2, 11 i tak dalej. I w tych rozgrywkach chodzi o to, że drużyny, które na przykład na boisku numer 1, drużyna, która wygra, zostaje na tym boisku, a drużyna, która przegra, spada na boisko numer 2. Potem w drugiej turze drużyna, która znowu wygra na boisku numer 1, zostaje na tym boisku, a drużyna, która przegra na boisku numer 2, spada na boisku numer 2. Powiem, na boisku numer 2 też dwie drużyny będą rywalizowały o zwycięstwo i drużyna, która wygra na boisko numer 2, awansuje na boisko numer 1, a drużyna z boiska numer 2 spadnie do przegrany na boisko numer 3. Może to wydaje się zawiłe, ale to jest bardzo proste. Także poproszę pana marszałka. Przepraszam, ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz od siebie z dziennikarskiego obowiązku. Losowanie kategorii U11 odbywa się w tej chwili oczywiście live na kanale Śląskiego Związku Piłki Nożnej na YouTubie. Oczywiście dajcie suba, dajcie łapkę w górę, no nie może być inaczej. Wszystkie kolejne losowania będą już nagrywane i będą pojawiały się systematycznie na naszych social mediach. Także panowie, bawcie się dobrze i udanego losowania. Także proszę o losowanie pierwszej drużyny na boisku numer 1.
Jest to GLKS Wilkowice. Drużyna z podokręgu bielsko-biała. Zagra na boisku numer 1. Teraz proszę pana marszałka o losowanie drugiej drużyny, czyli rywala GLKS-u Wilkowice. Unia Racibórz. Także mamy pierwszą parę na boisku numer 1, GLKS Wilkowice, Unia Racibórz. A teraz losujemy drużyny do rywalizacji na boisku numer 12. Pan marszałek wylosował APN Górnik Piaski Czelać. Także jest to pierwsza drużyna na boisku numer 12. GKS Gieksa Katowice S.A. Także APN Górnik Piaski Czelać zmierzy się z GKS-em Gieksą Katowice. Teraz losujemy zestaw par na boisku numer 2. Jest to drużyna z podokręgu Zabrze, KS Akademii Espaniola. A rywalem będzie KS Stadion Śląski Chorzów. Teraz losujemy parę na boisku numer 11. Jest to drużyna Stal Śrubiarnia Żywiec. A rywalem Górnik Zabrze S.A. Teraz losujemy parę na boisku numer 3. A drużyną jest RKP ROW Rybnik. Rywalem J Akademii Pikary Śląskie. Teraz pan marszałek wylosuje parę drużynę, która zagra na boisku numer 10. A jest to zespół BTS Rekord Bielsko-Biała. Zmierzą się z APN SMS Tychy. Teraz pan marszałek losuje drużynę, która zagra na boisku numer 4. I jest to drugi zespół z podokręgu Żywiec, TS United Żywiec. Żywiec zmierzy się z Sosnowcem, Zagłębie Sosnowiec. Teraz drużyny, które zagrają na boisku numer 9. Drużyna z podokręgu Skoczów, Spójnia, Zebrzydowice. Zmierzą się pod okręg Lubliniec 2. Teraz losujemy zestaw par na boisku numer 5. Jest to zespół Sportowa Częstochowa.
Kos Wiktoria, 1922 Częstochowa. Rywalizacja drużyn z podokręgu Częstochowa, a my teraz losujemy drużyny, które zagrają na boisku numer 8. Jest to drużyna z podokręgu Lubinieńc, tutaj jeszcze nie znamy zwycięzcy, także drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w podokręgu Lubinieńc. A zagrają z MKS gmina Lubomia. A teraz losujemy drużynę, która zagra na boisku numer 8. Jest to Iskra Pszczyna. Iskra Pszczyna zagra z LKS Forteca Świerklane. I ostatnia para. Lukam 2010 Skoczów. UKS Ruch Radzionków. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Także nasze drużyny, nasze pary w turnieju Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Jarosławskiego w kategorii 11 chłopców prezentują się następująco. GLK z Wilkowice zagra na boisku numer 1 z Unią Racibórz. Na boisku numer 2 Akademia Espaniola z Kim Chorzów. Na boisku numer 3 RKP Rów Rybnik z Akademią Piekary Śląskie. Na boisku numer 4 United Żywiec z Zagłębiem Brzostowiec. Na boisku numer 5 będzie wewnętrzna rywalizacja drużyn z Częstochowy, Sportowa Częstochowa i zagra z Wiktorią. Na boisku numer 6 podokręg Lubinie z drużyna numer 1 z tego podokręgu zagra z gminą Lubomia. Iskra Pszczyna zmierzy się z Forcestem Sierklany, Lukam Skoczów z Ruchem Radzionków. Na kolejnym boisku Spójnia Zebrzydowice zagra z drugim zespołem z podokręgu Lubiniec. Rekord Bielsko-Biała zagra z APN-em SMS-em Tychy. Siłbiarnia Żywiec z Górnikiem Zabrze. A na boisku numer 12 APN Górnik Piaski Czelać podejmie GKS Katowice. Także znamy już drużyny, które wystąpią z przypisanymi drużynami do poszczególnych boisk. Dziękuję państwu za uwagę. Już za chwilę będziemy losowali kolejne kategorie wiekowe, ale o tym, jaki będzie zestaw par, dowiecie się państwo w najbliższych dniach. Zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.